Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Spegeru o chłopaków tutaj. Witamy. Słuchajcie, tak jak widzieliście na ostatnim odcineczku Karola Ukolisa, popsuł kombajn pożyczony od kolegi, także wszyscy możecie napisać dla jego. Brawo w komentarzu. Ja już dzwoniłem do mojego kolegi Miecia, złomiarza, on tu przyjedzie, zaraz zabierze na żyletki. No nie, no panie Nino, tak to nie wolno, aż na żyletki, no przecież to no chyba co? Nie będziemy aż ale tego no kurde, ogarniać. Panie Michale, to już tu nic z tego nie będzie. Jak nic z tego nie będzie? Będzie. Ale ty słyszałeś, jak to chrobotnęło? To już no wszystko tak, delikatnie. Się pomieliło się wszystko. I to nic z tego nie będzie. Ja tam wiem, że Karol jest ciekawy, dzwonił do jakiegoś kolegi mechanika, że on ma tu przyjechać niby. Ale mi się wydaje, że on tu powie, że tu trzeba kasować to. To wiesz co? Nie wiem, ile on będzie. No nie wiem, bo tam Karol gdzieś poszedł coś załatwiać. Ale wiesz co? Weź ty przynieś już pneumata, to tutaj koła odkręcimy. Koła cię najwyżej sprzeda. Szyby trzeba powybijać, tak myślę. Będziesz pani tu wykręcała? No tak, koła wykręcimy, szyby się wybije. Plastiki się pozdejmuje, a to na złom. Nasze nawet. O, witam. Pan tu. Pan mechanik? Serdecznie. Witam. Strzeliło i nie wiadomo co się strzeliło. No co? Tu przez te pole mnie podrzucił ten braciak. Zobacz pan. Co tu się stało, bo Karol dzwoni do mnie. Ja wiem, ale ja mu już od razu powiedziałem, że to tu trzeba koła odkręcać, te szyby wyjąć. A co tu się stało? Plastiki pozdejmować i to trzeba na żyletki wywieźć, bo to taki chrobot poszedł, to już z tej sieczkarni to nic nie będzie. O jasne, a to czekaj, ja muszę słucha, tu tak. Pan jej nie słucha, to się na pewno da zrobić. Wejdź nie, pan! Nie, słucham starych bab, proszę pana. No. Ha! Widzę, że łysy kurde jest tutaj gadatliwy! Słyszałeś go? Ja mam włosy jak już. Gdzie? Czekaj, ja zobaczę. Przepraszam. Tych włosów to panie chyba dawno nie widziały. Panie, ale tu coś się dostało, czy to... Weź pan tu body, ja pod panem pogadam. Panie! Ja myślę, że tam się... Poczekaj, panie, ja tu komputer podłączę. Proszę pana! Kasuje, bo to w tej klasie proszę pana, tak, mi się pana, wydaje... Że pójdzie, mi się wydaje, że tu do heteru... Mi się wydaje, że tu do heteru się pana kudły z gniazda dostały. Proszę pani, ale to pani sobie nie pozwala na takie żarty, tak? Bo jestem osobą poważną, tak? Przepraszam! Jakieś panie! Było nawiązanie do tego, że on gniazdo kurde na łysinie, że tak powiem. Bo nie rozumiem teraz. Proszę pana! Na pana łbie to spokojnie, bo cię by se mógł jajka wysiadywać. Pani, jeszcze nie pozwolę na to. Pradziadek, dziadek i ja. I ojciec i ja mamy takie. To jest rodzinne. A, wąs też rodzinny? Wszyscy macie taki bujny wąs? Panie Michale, przepraszam, u pani za taka atmosfera zawsze, bo jestem razem nie przyjadę. Nie. Tu nas coś będzie trzeba. Proszę pana, tak proszę pana, sam nie dałem rady przyjechać, bo mamy imprezę, że tak powiem, rodzinną, no proszę pana, się krowa ocieliła, no i... Aj, o to jak krowa się cieli, to trzeba imprezę organizować od razu, cielaka smażyć. Jakieś teraz są belki? Wie pan, co to... W jaki sposób chce pani mnie obrazić? Tu najpierw gniazdo, teraz że impreza rodzinna? A chuj pani to tylko za przeproszeniem. Jaka tu jest impreza u nas? My możemy sobie i koty się nam, że tak powiem, ocieli. I też możemy imprezę zrobić. Trawy sąsiad wykosi, możemy imprezę zrobić. Widzi pani czarne chmury nad nami i idźcie błyskawicami. Aż się ściemniło mnie nad głową. Dobra, bez żadnego gadania, ja podłączę komputer. Panie, sprawdź pan ten komputer, wracaj pan na imprezę, bo tam się cielek tak drugi cieli. Tak jak myślałem, błąd wypieprzył. A od czego ten błąd? Panie, tu jest taka nowa technologia w tych kombajnach, że sami robili tak, że jak pójdzie coś ciekawe, czy to przemulci, ja włączę. Ło, ty! Zobacz, Michał, kudły jego ruro wyleciały! Tak jak gadałam, gniazdo się wkręciło! Aby przymiej... O, tu coś blokuje, aby tylko to poszło przez tą rurę. Panie, pan tu jakieś kurde nastawiał, jakieś tych druty czy coś? Na moim polu nastawiałem, dobrze pan mówisz.
Słopanie, przemieniło chyba. Czekaj, ja podjadę kwajkę, bo chciałem do tego zwrócić pani, ta. Podejdź pan, zobaczymy się. O, idzie, idzie. Pani odejdzie trochę. No. Będzie szło, powinno iść. O, pana to mechanik? Pan taki mądry! Bo na mądrej głowie to się włosy nie trzymają! Nie, mam tego dosyć! Tak? A chociaż ja jestem troszkę młodszy, a pani jest stara! A gdzie stara? 20 nie lat! Nie kipnie! O, proszę, takie obelgi! Pani 20 lat ma tylko? No pewnie! O co ty, Michaś, myślał? 20 lat, a ja mam 18! Nie wiem! Osiemnaście lat to pana łysina włosa nie widziała, co najmniej. Panie Michale, naprawdę, bo więcej tu nie przyjadę. Dobrze pana, to nie moja wina, że to pani Janina tak tutaj panu dogaduje, no. A skąd pan żeś wyczasnął tą starą babę? Czy pana ja ją już... Jak u was byłem, pamiętam, i nie było. Chałupę mnie spalił! Ja? Co, panie Michale, pan spalił tą łupę? I teraz mu... uwierzysz, to pan już nie wiem. Teraz mu głupio imię tu trzyma. Panie, czy ja bym uwierzył w takie słowa, jakie takie obelgi w moim kierunku są kierowane? No właśnie. Proszę pana, 500 zł. Panie Michale. Janina dzwoniła, czy kto to dzwonił? Karol dzwonił. No to Karol zapłaci. A jak Karol zapłaci? Ja Karola tu nie mogę pojechał gdzieś. Karol popsuł, Karol zapłaci. A, my nie będziemy płacić za Karola błędy. No to sorry, no bo 500 to ja tu na darmo przyjechał? No to dobra, tak się panu nie podoba, to znowu pan w usie, łeb w ten header, niech panu znowu włosy tam wciągnie. No dobra, to ja dzwonię do kolegi, ja się zapytam, poczekaj pan, ja włączam na głośnik, jak coś. Dobra, ja dzwonię. Panie. Proszę podejść trochę do sieczkarni, żeby tam Karol słyszał, że pan w ogóle... Halo, słyszysz mnie, Karol? Co tam naprawiło? Udało się naprawić? No słuchaj, ja naprawiłem, ale 500 zł to kosztuje. 500 zł? Nie. Pan Michał mówi, że ty masz zapłacić, bo ty dzwoniłeś. Nie wiem, czy się śpieszy. No, ja mam dzisiaj, tak jak ci mówię, imprezę rodzinną. Sorry. Sorry, więc on ma imprezę rodzinną, bo Cielak się urodził! Albo jutro przyjedziesz i mi dasz te pieniądze. To będzie najlepsze wyjście. Na Włoszcu tutaj mieszkamy, na zapłaciłbym. Dobra, możemy się tak, ale że to ostatni raz, następny raz ma być od razu na miejscu. No już pan tak nie przeżywaj tej sytuacji. Słuchaj, łepę, to drugi raz ci włosy nie wkręcą, bo już łysa ciubryna. A to nie przewozi! Już mam tego dosyć? Mam dosyć tych obek? Dobra, dziękuję! Że Michał mi coś powie. A ja jestem kulturalną osobą, wychowaną w kulturze narodu. Dziękujemy za pomoc! Z imprezy rodziny naprawić, a jeszcze takie obelgi? Super! Proszę pana, niech panu Bóg w cielakach wynagrodzi, żeby imprezy częściej były. A to bardzo dziękuję za to. Żeby imprezy u pana częściej były. Może pan zaprosi. Dziękuję za to słówko. Zaprosi pan może na kolejną imprezę. Pana Michała bym zaprosił, a panią w życiu. Pana może pan zaprosić na słówko z paną? Dobrze. Ja przepraszam za to panią Janinę, wie pan. Ona to tam przeżywa ten pożar domu jeszcze dlatego. No dobrze, ja rozumiem, jest starsza kobieta, ale wie pan, mnie troszkę boją takie rzeczy. Nie muszę to się robić. Może za dużo powiedziała, no ale też no co, no kłamie, no nie kłamie, no ma pan taką łysinę trochę, no. Nie proszę pana, ale to nie trzeba o tym mówić. A, to ja to jej nie mówię. Nie wolno, znaczy... to mógł pan powiedzieć, żeby nie mówiła. Nie mówię, bo ona naprawdę by przestała. Dobrze, proszę pana, mówi trochę przykro się, to panie Michale. Dobra, dobrze żyje, ja nie chcę się z panem kłócić. Proszę pana, ja chciałam... Pani fachowca, no kurde, mechanik, taki specjalista, no to... Panie fachowcu, ja przepraszam. Ja po prostu nie wiedziałam, że pan jest takim specjalistą. Ja już teraz sobie zdaję, na mądrej głowie włosy nie chcą rosnąć. Ja do kolejny ciela cię od tego oczy, to zaproszę. Dobra, no. To ja powiem panu, ja to lubię karkówkę. Ścielaka? A pewnie, Michał, że co ty nie jadłeś? Z czego karkówkę? Ej, z nacistego, z byka! Myślałem, że ścielaka. Nie, źle usłyszał. Mięso to lepsze. No. Z czego? Tak czytałem. Z czego? Z byka, jak młody byk. Myślałem, że ścielaka. Nie, gdzie ścielaka?
ten podbrodniarzem jest. Nie. Michał, co ty, bandyto? Do widzenia państwu, bo ja na imprezę wracam. Do widzenia, miłej imprezy, miłej imprezy. Ty, co Michał, myślisz? Dobry fachowiec, nie? No jak tak szybko naprawił, zaraz zobaczymy, czy się znowu nie rozwali. Specjalista, to dawaj zrobię rundkę, może zobaczymy, czy to chodzi, czy co? Ale zobacz, tylko jakieś tam błędy wykasował. Pojedzie miło tak młodo koła. Tak, dobra, bo tu ciężko by było wykręcić, no, ale zobaczcie, słonecznik. Jakieś komputry podpiął, błędy wykasował i... Panie, komputery teraz już wszędzie są. Wszędzie teraz te specjalisty. Karol! Gdzie jest kamper? Jaki kamper? Gdzie jest kamper? Pojechał już? No kamper, on ma ksywę kamper, bo on kamperami handluje. Gdzie on pojechał? Pojechał już. Ale ja mam te 500, dobra, to będę musiał specjalnie jutro jechać. Ale on gadał, że Michał mu nie zapłacił i że on się obraził. A jak się obraził? No to dzwoniłem do... Nie zwyzywała. No to przed chwilą do mnie dzwonił, gadałem z nim, że jutro mu przywiozę, no. A Michał mi go powiedział, że on jest łachudra i tyle. Pierdziele, dajcie spokój, no. Za podłączenie komputerem to Karol, no i co to ma być? Michał powiedział, że on jest dupa, a nie specjalista. Więc stów, kurde, za komputer on chce. Ja tak pomyślałem. Ale on to po złości robił, bo Michał mu tu trochę ubliżał o głowę, na głowę mu nasiadł. Co ty gadasz, Michał? Wziął głowę, ma okropnął i w ogóle. Nie, to tak pierdzieliła, że kurde, że bociady mogą sobie gniazdo robić na jego głowie. Zdenerwował. No pani Janino, to nie może troszkę bardziej kultury zachować do człowieka. I on powiedział 500, nie mniej. No ale to ja nie wiem, co trochę przez Michała nie było. Michał, myślę, że akurat Michał to jest kulturalny, wy go nie obrażę. Dobra, chłopaki, nie ma co tam roztrząsać tematu. Najważniejsze, że kombajn działa. To trudno. Wy mi lepiej powiedzcie, co wy na tą dzierżawę, to na pewno zdecydowani jesteście? Na 100%. No jak nie, no na 100%, to już pani Janina się nie wycofuje. Ile procent? Nie wiecie tam? Pani zadzwoni teraz do niej, póki pani jeździ. 96%. Dobra, to czekaj. Ja tu 100% napełnię i po drodze będę jechała, to do niej zadzwonię, dobra? Dobra, to ja już tu mam 99%, to już tam syp teraz do Karola. A czekaj, to ja tu numer wykręcę, zaraz dzwonię do Himmel Jadwigi. Dobra. Będę tu po drodze sobie jechała spokojnie i ten. Dobra, czekaj. Dobra, to ja tutaj na razie z tego może megafonu z wami tu się jakoś rozłączę czy coś. Albo... Jak pani chce. No dobra, to tam, dobra, to się tam... Posłuchaj takiej rozmowy. Dobra, to się nie będę rozłączała. To czekaj, to cicho, bo ja dzwonię. Dobra. Dobra, tutaj, jo. O, Himcio Jadwiga on zapisano, dobra? Halo, Jadwiga? No, halo, dzień dobry. Ej, to Janinka z tej strony, to wiesz, o, nie? No, no. Kojarzę, no, po głosie, no. No, to, i to, co ty tam masz u mnie, to dzierżawę, nie? No, mam. No, a ona no. Się teraz kończy, nie? No, bo to końców. A czekaj, a ile ty tam płaciłaś? No, to tak jak się umawialiśmy, to tam 1000 złotych za to. No dobra. To no. Kończymy współpracę. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Kończymy współpracę, łachudro! Halo! Co, przepraszam? Wycofuję się z tego. Pani to mnie powiedziała, łachudro. Przepraszam! Łachudro? Łachudro? Ja ci dam łachudro, to jest stara proca, ty! Po prostu... Nie, tak szczerze, ja żartuję, bo mi się dom spalił, ja mam krytyczną sytuację. Bo mi tu chłopaki z PGR-u dom spalili. Chłopaki spalili mi dom! Te łobuzy, te młode, te? Te młode! I oni teraz mnie oni mnie teraz szantażują, że jak ja chcę żyć, to im muszę oddać to dzierżawę. To ja cię przepraszam, Jadwiga, ale ja już tobie nie mogę wynajmować tego pola. Aha, a co z kukurydzą, co jest tam na tym polu? Oni gadają, że oni ją skoszą. Ja im pozwoliłam. Skoszą, jak ja tam z mężem żeśmy zasiewali i nawóz budowany, to jak teraz?
Ale chłopaki gadają, że oni to zbiorą wszystko, także spokojnie, to się nie zmarnuje. Ty Franco, ty! To nie moja wina, bo oni mnie straszą! Ty cholero, ty! Powie ci, tylko cię spotkam, jak cię wytargam. Nie, bo mnie chłopaki obronią tu z Pegeru! Ty Franco, ty łachudro, ty! Dobra, co patrzysz, ty? Jadwiga! Pal gumiaka! Już, uważaj na słowa. Już nie wynajmuję tobie pola, kukurydzę będziemy kosić niedługo. To sprawę do sądu. Do sądu skieruję. Dobra. Jak będziesz wtedy gadać. Dobra, cześć. No. No. Cześć. Się. No i dobra, super, załatwione wszystko. Dobrze, że tutaj obyło się bez żadnej kłótni, że na spokojnie wszystko. No to wysypała pani Ina. Chłopaki, słyszycie? Nie, bez kłótni, no. Halo. Załatwiłam wszystko. No, my słyszeliśmy to tutaj. Praktycznie bez kłótni było, bo tak... Delikatnie słyszeliśmy, że coś tam pani Ina powiedziała do niej, że łachudro, to... Ale to nie, to chyba nam się przyspieszało, wiesz? Nie wiem, czy to nie, raczej tak nie powiedziałem, ale... Nie, to ja się może zająknęłam jakoś! Pewnie tak, no tylko tamta nie wiem, czy ona dobrze zrozumiała to zająknięcie. Nie, bo ona stara już, ona ma aparat, wiesz, słuchowy! Na zęby! Ale załatwione na pewno? Nie będzie problemu tam? Ona gadała! No mniej więcej słyszałem! Ona gadała, że ten, że ona tam z mężem swoim nawozy sypała, że kukurydzę, ale że bez problemu, że wy możecie kosić, bo wy jesteście dobre, młode chłopaki. No, to pojedziemy i wykosimy chyba dzisiaj. No to chyba pojedziemy, wykosimy, no jak taka sytuacja. No, nie no, trzeba będzie, bo ona mówiła, że ona was lubi, bo wy młode takie dobre chłopaki, tu z PGR-owskie. No to całe szczęście, że nas tam lubią ludzie. I że oni tam nawóz dawali i tak dalej, ale że nie ma problemu, że wy to bierzcie. Żeby dobre chłopaki, to my możemy brać, tak? Tak! Myślę, że póki jest pani Ina na gospodarstwie, to będą nas jeszcze bardziej lubić wszyscy. No ja właśnie tak patrzę, że to chyba będzie coś, jakiś mały problem z tego. No ale to fajnie, że się udało tak bez konfliktu. Ale ja myślałem, że będzie konflikt, a tu... Ja też myślałem, że to może jakaś... Kłótnia będzie, a tu tam bez konfliktu. Znaczy, ja to się z początku kłótnia. Bałam dzwonić, w ogóle sobie myślała, będzie afera, wiesz, i będzie coś, ja tu dobrze, no. Jest afery, super, kurde, wszystko. Ja pierdzielę, tak gładko poszło. Poczekajcie, ja tu na gospodarce ciągnik zostawię. Dobra. Ja podjadę tego chłopa, dam mu te 500, bo on zaraz będzie po policji dzwonił. Taki jest, że zaraz nie będzie miał, to będzie po policji dzwonił. A to teraz będziesz jechał do jego, tak? No, będę tu jechał. No już mamy końcówę, zaraz jeszcze to się poubija pewnie i koniec roboty. Już tutaj będzie. Dzisiaj koniec, jutro. To za duże mamy tak naprawdę na taki areał jeszcze, ale się przydadzą jutro, kiedyś. No, jutro się wjedzie jakby, nie? Ale dobrze, że z tym klasem wszystko ten... Tylko wiesz co, może Karol, ty nie gadaj temu chłopoju, że ty go popsułeś. Nie, no daj spokój, no ja tam nic nie będę mówił, jak naprawiony, to ja mu nic nie będę gadał. Nie gadaj tam, najwyżej... Tylko żeby ten od gniazda bocianów się nie wyksprzęglił. Mam nadzieję, że tam on... To jakiś twój dobry kumpel, ja to gadałam, byśmy zadzwonili do Mietka, on by przyjechał, żyletkę zrobił i tyle. Ale panie Nino, to nawet nie jest nasze. To nic byś... Żeletkę robić. To by się powiedziało, że ktoś ukradł. No pani Ina nie może takich jajec robić. No to wiesz, takie jajci się zdarzają na tym, na gospodarstwie, to... Nie od dziś, nie od wczoraj takie mankamenty się niby dzieją. Tak, ale... Wiesz jak jest. Dobra, to co Michał, jadziemy to wysypać, nie? Się wysypie, to przyjedzie pani tu pryzmą, panią zobaczy. I co? I zaraz tam jedziemy do Himmel, co? Kosić. A możemy tam i podjechać. Tylko najwyżej na jaki obiad pójdziemy czy coś, żeby wiesz, odpocząć, nie? Jeszcze tego poloneza, panie Nino, to trzeba było ogarnąć, Karol zostawił, a to... kurde by ty, bo on zakopany chyba jest. Ale to jego to trzeba ciągnąć, to trzeba traktor brać i go ciągnąć, to nic z tym nie zrobimy. Kurde... Słuchajcie, bo tu ostatnio... To chyba u Karola na odcinku było, nie? Tak. No. Ostatnio u Karola na odcinku tu afera była, kurde, żeśmy się zakopali, cholerę. No, ale to przez pani Niny głupotę. W życiu! Czemu przeze mnie? Bo pani Elina kabli od hamulców nie podpięła. Ale ten kabel się wypiął od obrotów dużych! Pani wjeżdżasz lewą stroną teraz. Nie dopięła pewnie tych hamulców dobrze. Tam trzeba wcisnąć aż wskoczy tak. Niech ten ursus dostanie! Ja miałam wszystko dopięte. Nie gadaj tak lepiej.
No to się źle skończy. Nie no, troszkę tutaj jest nawet. Hej, ale walnego tego jest. Trzeba będzie jeszcze u tej Himmel skosić, tam może będzie większy plon, bo oni to na nawóz nie żałują. No, 80 koła mamy, no to jest na razie nic. Jeden silos taki nam w tym roku na pewno wystarczy. Bo dwóch to chyba nie zapełnimy, a co mówi trzech. Ile tu krówek macie? O, panie Ina, żeby to zliczyć. O, to dobrze, to trzeba dużo. No dobra, w każdym razie co, idzie Michał coś usikować do jedzenia? No trzeba coś zjeść. A tak głodno nie będziemy robić. Uszykujcie coś, to jak ja wrócę, to ten. Dobra, to my tu coś uszykujemy. Wam widzowie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i wpadajcie do Michała i do Karola na obejrzeć poprzednie odcinki, jeśli nie widzieliście. Cześć, pa, pa. Na razie.